Jako ksiądz funkcjonował, normalnie odprawiał mszę, był proboszczem, ale też wymyślił sobie taki srogi patent, mianowicie udawał, że ma instytucję charytatywną i zbiera pieniądze na misję. Wszystko wskazuje na to, że po prostu to był najzwyklejszy oszust. Cześć, jestem Rudy, witajcie w programie, w którym to razem zwiedzamy świat za pomocą wydarzeń, które miały miejsce w tym tygodniu. Bardzo mi miło, że wybraliście akurat to wideo i ten kanał. Pamiętajcie o tym, żeby dać łapkę w górę, zasubskrybować kanał, trudne słowo, albo na przykład skomentować, jeśli ktoś ma ochotę lub nie. Zabierzmy się do zwiedzania świata, bo na świecie dzieje się masa ciekawych rzeczy. Fajnie, że spędzimy te parę chwil razem. Czas, start, jak to mawiali znawcy. Zacznijmy od tego, że ten tydzień będzie w zasadzie pod imieniem i nazwiskiem najwspanialszego, najcudowniejszego, jedynego, niepowtarzalnego, emerytowanego już Wojciecha Szczęsnego. Nasz najwspanialszy, najcudowniejszy Wojtas postanowił zakończyć karierę. Chociaż jeszcze chwilę przed tym, jak to ogłosił, pojawiła się informacja, że nawet Real Madryt ma go na swojej liście życzeń. Niestety Wojciech Szczęsny postanowił zakończyć karierę piłkarską. Ze smutkiem muszę to stwierdzić, że będę musiał w jego imieniu kiedyś pójść na szluga pod prysznic i wspominać gęsto. Pozostając w kategorii sport, nie możemy zapomnieć o memoriale Kamili Skolimowskiej, który miał miejsce w Chorzowie. Przepiękny stadion zresztą na Śląsku, taka niebieska bieżnia, to bardzo ładnie wygląda. No i faktycznie wydarzenia, o których mówił cały świat. Byli tam i prezydent, i politycy, i znani ludzie, i celebryci. Wyjątkowo nie było Snoop Dogga, bo to nie Igrzyska Olimpijskie, ale faktycznie doszło do pobicia. Spektakularnych również rekordów świata, bo po pierwsze udało się pobić mężczyźnie rekord na 3000 metrów, światowy normalnie pobiegł i pobił, no i faktycznie facet, który nazywa się... Sprawdzę, jak się nazywał, zapomniałem. On się nazywa Armand Duplantis. Duplantis. Facet, który nazywa się Armand Duplantis, czyli Szwed, który pobił swój własny zresztą rekord świata w skoku o tyczce, ustanawiając go na 6,26. Tu oczywiście ciekawostka, bo w internecie pojawiły się informacje, że facet po tym, jak pobił rekord świata, poszedł jeść do fast fooda i jadł burgery, się nimi zajadał i mówił, że najpyszniej na świecie. Zresztą on zapowiadał, że prawdopodobnie pobije ten rekord. Były tam nawet takie historie, w których on prosi, żeby przesunąć ten rozbieg, bo on będzie bił rekord świata i w ogóle. I to, co naprawdę buduje, to po tych takich półudanych, można powiedzieć, igrzyskach albo półwesołych igrzyskach mamy spektakularne wydarzenie sportowe i faktycznie fenomenalnych sportowców to się przyjemnie ogląda. Jeśli zaś zwrócimy uwagę, to przez cały memoriał głównie mówiło się, tak jak i ja tutaj z wami teraz, o występach sportowców z zagranicy. Bo trzeba przyznać, że duże liczby w naszym kraju dotyczą głównie nie sportowców, a działaczy. A że kończą się wakacje, musimy się również pochylić nad smutnym losem dzieci, które wybrały się na półkolonie w Krakowie. No, muszę wam powiedzieć, że młodzież potrafi zaskoczyć. Faktycznie my ludzie już w takim wieku, powiedziałbym, lekko nadmłodzieżowym, czasami robimy wielkie oczy, jak słyszymy język naszych wspaniałych podopiecznych, bo są i gigaczady, i sigma, i aury, i wszystko, co człowiek musi później powtarzać, żeby nie pomylić tych pojęć, to jednak jest i jakby taki core. Ale również to, co nas zaskakuje, bo każdy w wieku dorastania ma tę słabość, młodzież przeklina. Znaczy, jeżeli uważacie, że wasze dzieci albo wasi siostrzeńcy nie przeklinają, to jakby nie oszukujcie się, nie? Jakby bardzo dużo osób przeklina. Oczywiście nie wolno i nie wypada, ale faktycznie się zdarza. Jeżeli mielibyśmy wskazać grupę, oczywiście poza tymi, którym spadają cegły i madła i cała reszta na nogi, to jedną z najbardziej przeklinających grup społecznych jest właśnie młodzież. I zawsze nam się wydawało, nic ich nie zagnie, bo oni tak klą, o Jezu, je przecinkują, kaj, haj, w ogóle. Tymczasem ktoś z żartowniszów na półkoloniach w Krakowie dzieci mocno zaskoczył, a konkretnie jakaś cukiernia, to się nazywa, oczywiście jak w wszystkich aferach, to nie jest niczyja wina, tylko zewnętrzna manufaktura, dała ciała, a konkretnie dzieci otrzymały krówki i w tych krówkach, jak się już krówkę zjadło, na papierkach były wydrukowane
bardzo brzydkie stwierdzenia. Na pewno to ocenzurują, więc mogę wam śmiało powiedzieć, że jednym z nich, takie, które zapamiętałem, było: dziś jest, a jutro będziesz srogo. Albo na przykład: nie dostaniesz pracy, bo jesteś debilem. Albo coś w tym stylu. I naprawdę, te małe dzieci na półkoloniach, ja wiem, że nie powinienem śmiać, no ale przepraszam bardzo, otworzyły te kartki, zrobiły wielkie oczy i naprawdę zrobiła się przeogromna afera. Trwa teraz szukanie winnego. Ja, prawdę mówiąc, jestem nieco zaskoczony, bo takie pomyłki to naprawdę kończą się zazwyczaj tym, że człowiek traci pracę i nikomu nie życzy, ale chyba nie powinno do tego dojść. To po pierwsze. Ale po drugie, z tej strony bardziej humorystycznej, trzeba przyznać, że ktoś ma dobry pomysł. Podobno to się sprawdza. Gdzieś tam w internecie pojawiły się głosy, że to jest taka standardowa praktyka, że klienci nawet potrafią kupować tej manufaktury zewnętrznej, czyli jeżeli nie jest wasza wina, to jest firma zewnętrzna, kupują te cukierki. No i im się to podoba, kiedy jest tak ostro z wyzwiskami. To prawda, jest taki trend, bo są ciastka z wróżbą i niektórzy lubią, jak jest tak fajnie i życzą one coś dobrego, typu: twój dzień będzie niepowtarzalny jak rosa na trawie na Roland Garros. Na Roland Garros chyba nie ma trawy, nieważne. W każdym razie jedni lubią, jak jest miło, a inni, gdy jest niemiło, bo faktycznie czasami tak może to emocjonalnie, energetycznie się sprawdzać. No i ja współczuję po pierwsze tym, którzy będą musieli się z tym bujać, bo cały internet z tym żyje. Bardzo współczuję dzieciom, bo uważam, że to jest naprawdę głupota i one nie powinny tego czytać. Mimo że to jest zabawne, to jednak, no hello, no jakby, i co ty możesz powiedzieć później dziecku? Jakbym dorwał winnego, dobra, już nawet lepiej nie mówić. Chociaż muszę wam powiedzieć, że być może, jeżeli tak idziemy z trendami, świat się zmienia, pewne rzeczy jakby zmieniają swój kierunek, może faktycznie powinniśmy zmienić całość podejścia do wróżb. Są te japońskie ciasteczka z wróżbą i one zawsze tam budują takie napięcie, że najpierw jest jedzenie, na pewno to przeżyliście i puch, później mamiemy. Może po prostu trzeba to nazwać i oni ruszyli z nowym trendem i to się teraz będzie nazywać ciasteczko z groźbą. I może coś będzie bardziej nastawiał pozytywnie do życia, jak dostanie coś beznadziejnego, to mówię: o, tu beznadziejnie, ale w życiu mam lepiej. No bo to tak działa, jeżeli macie problemy, ktoś przyjdzie z większymi, to jakoś tak, ja wiem, że się nie powinno śmiać, bo to nie śmieję się z czyichś problemów, ale jednak jak ja mam jakieś problemy, a ktoś ma większe, no to trochę mi lżej, że ja mam mniejsze. Oczywiście życzę dobrze tej osobie. Chyba poszedłem w złą stronę. Ciastko z groźbą. To też jest cudowny tydzień dla wielu osób, które obchodzą urodziny, imieniny i w ogóle wszystkie święta, wszystkiego najlepszego. John Tyniswood to obywatel Wielkiej Brytanii, który dzięki śmierci swojego starszego kolegi, albo przez śmierć swojego starszego kolegi, w tej chwili jest najstarszym mężczyzną na świecie. I John miał w tym tygodniu urodziny i kończył 112 lat. Zazwyczaj, kiedy takie osoby powyżej tam 80, są pytane o to, jaki jest sekret długowieczności. Tam się, jak wiecie, co osoba, to inne zeznania. No bo faktycznie każdy miał jakieś inne życie i każdy miał swoje sposoby. Większość nie pali, więc nie palcie, będziecie mogli być spokojnie hen-hen długowieczni. Ale pan John zdradził, że on to się dużo ruszał w ogóle. Znaczy, chodził na spacery chyba, bo to nie było nic spektakularnego, ale 112 lat. Dlaczego mówię o Johnie? No bo to z jednej strony piękne, z drugiej strony smutne dla ZUS-u, no bo jednak trzeba mu płacić emeryturę. Ja wiem, że ZUS nie lubi, jak my długo żyjemy albo na przykład krótko pracujemy. To po drugie, ale po trzecie, najbardziej mnie zastanawia, bo tych urodzin takich, jakby to powiedzieć, no nie chcę powiedzieć starych, no starych ludzi, no bo to powyżej 100 to już można powiedzieć, że człowiek jest stary. Doświadczonych wiekowo, o. I właśnie podczas tych urodzin ludzi doświadczonych wiekowo, za każdym razem jest jakiś artykuł w internecie i tam pochylamy się, ja wam opowiadam o panu Johnie i też przeczytałem jego historię, bardzo uśmiechnięty facet w ogóle i super. On kończy 112 lat i powiem wam, że jednym z największych wyzwań, jakie towarzyszą urodzinom tego typu zawodników, jest to, co im kurde się śpiewa, nie, na urodziny, w sensie, że przecież się śpiewa 100 lat, co im się śpiewa? No nie wiem, gwiazdkę pomyślności mu się co roku nad tym tortem, nie, jakby w ogóle. Ja, co oni śpiewają? Coś jest głupio. Wiadomo, że w języku angielskim jest łatwiej, bo jest happy birthday to you i to jest tam twoje urodziny dla ciebie, znaczy wesołych rodzin dla ciebie, no nie? Ale u nas jest 100 lat. No ale u nas nie ma takich starych ludzi chyba. Tego nie można mówić. My się szybciej wykańczamy. Tego też nie powinienem powiedzieć. Trudno. I żabim skokiem, bucianim susem, czy tam żółwim krokiem przenosimy się prędko do Myślenic, gdzie doszło do smutnej historii. Smutna mina teraz, uwaga. Spłonął samochód. W Myślenicach na terenie sanktuarium spłonął samochód. Nikomu się nic nie stało, nie martwcie się. Ale oczywiście są ciekawostki związane z tym samochodem. Bo nie był to
Opel Kadett. Nie była to Kia. To był Bentley, drodzy Państwo. Bentley Flying. Przeczytam wam, bo to trzeba wiedzieć, jak ktoś się interesuje bogatymi samochodami, to będzie wiedział. Bentley w wersji Flying Spur. Więcej informacji, jeszcze coś, bo mam jakieś takie strasznie niepowtarzalne felgi. Mansory! Flying Spur, Bentley Flying Spur W12, przeróbki przez firmę Mansory, 22 cale i w ogóle. No dobra, w każdym razie, wyobraźcie sobie sanktuarium. Puh, mamy sanktuarium, ludzie chodzą i tak dalej. I tam spłonął samochód w nocy, niestety. Bentley warty 2,5 miliona? 4,5 miliona, wiecie, to Bentleye? Nie wiem, jak się znacie na samochodach, ja średnio, ale Bentleye są ręcznie skręcanymi samochodami robionymi na zamówienie. I na terytorium, na terenie tego sanktuarium płonie Bentley. Ruszyła oczywiście fala żartów, że to bezdomny, że mu pech, że chciał. No i powiem wam, że patrzyłem w internecie, do kogo mógł należeć ten samochód. Nie wiem, czy to prawda, ale ktoś napisał, że do jednego z księży, którzy tam stacjonowali, powiedzmy. I zadziwiające jest to, że ktoś, kto napisał to w internecie, jak mówię, to nie są potwierdzone informacje. Ten ksiądz, do którego należy ten samochód, miał zarabiać 8600 brutto miesięcznie, a miał samochód, powiedzmy, tam za średnio 3 banie, nie? I mi się wydaje, że powinniśmy nadać mu ksywkę Miś Oszczędniś. Bo jeżeli to prawda, to powiem wam, że nie chcę powiedzieć, że cud, no bo cuda, cuda ogłaszają, to jednak. Ale z drugiej strony bardzo mi się podoba fala żartów, że Bentley był tak szybkim samochodem, że palił się do jazdy. Wiem, spłonę w piekle. Ale żeby nie być w takim kąciku smutnych informacji, przejdźmy do informacji super pozytywnych. Mianowicie mamy w Polsce nową partię. Żeby nie zacytować tej pani, super partia, super partia. Mamy nową partię, wielkie gratulacje. Pani jest założycielką tej partii. Partia jest dosyć specyficzna, bo ma podobno ruszać od razu. Doczytałem, że w Polsce mamy prawie 100 partii założonych, które mają statut i w ogóle, ale średnio coś robią. Podobno są to partie, chyba mówi się kanapowe albo spoczynkowe, w sensie, że zakładają ludzie partie i później tak, wiecie, jak to jest. Ale ta partia ma zmienić bieg wydarzeń. Ta partia ma zmienić wszystko, a na pewno losy naszego kraju. Bo to jest bardzo ważne, to jest partia założona przez Jasnowicki. Konkretnie wróżki Jasnowicki, te, które mają poszerzoną przestrzeń, to znaczy, że one wiedzą, co będzie później i mogą stwierdzić, co się wydarzy, a co nie. I czy to nie jest genialne? Myśmy przecież przez 2000 ileś tam lat czekali na taką partię. Bo tu trzeba prowadzić kampanię, jakieś sondaże. Bo tak, zobaczcie, jakby założyli jasnowidzowie partię, to przecież oni już wiedzą, czy wygrali, czy nie. A skoro ją założyli, no to chyba jest szansa, że wygrają. Gorzej, jak się okaże, że wystartowali i widzieli, że wygrają, a przegrają. Co wtedy? Wtedy to się chyba oddaje legitymację jasnowidza i się idzie jeździć Uberem, bo co? Nie. No i przenosimy się do Sosnowca, tam też dosyć, powiedziałbym, głupie wydarzenie. Na szczęście trzeba przyznać, wszystko dobre, co się dobrze kończy i tu policja dała radę. Udało się. A to dlatego, że historia pojawiła się w internecie przez... Nie lubię obrażać ludzi, nie? Ale oni się sami obrażają swoimi czynami, ale powiedzmy nie do końca rozgarniętych złodziei, oszustów i ludzi, którzy napadają. Wyobraźcie sobie, że dwóch facetów mieszkających w Sosnowcu, jeden 41, drugi 27 lat, postanowili, że sobie zjedzą i to dużo. Zadzwonili po jedzenie, kwota wynosząca 41-27, postanowili, że będą jeść, a konkretnie zamówią sobie jedzenie do mieszkania, w którym przebywają. Mieli ochotę zjeść, ale nie mieli ochoty zapłacić, więc zamówili jedzenie i poprosili o dowóz. Wydali na to 500 zł, czyli licząc średnio, że zamówili pizzę, musiało być tego dużo. Nawet jak zamówili frytki i kebaby, to też musiało być tego dużo. Przyjechał dostawca i wpuścili go na klatkę, ale geniusze stwierdzili, że nie zapłacą, tylko wyrwą mu torbę z jedzeniem. Więc ubrani w kominiarki zbiegli na klatkę schodową, zaczęli się z typem szarpać. I wyobraźcie sobie, to jest w ogóle szczyt debilizmu, żeby napadać na człowieka bezbronnego, szczególnie tego, który wozi jedzenie, no bo to nie są osiłki do jasnej cholery. To wyobraźcie sobie, że mężczyzna, tu największy szacun w tej historii, obronił tę torbę z jedzeniem. Nie dał sobie jej wyrwać, ale niestety chłopaki dali mu trochę w trąbę.
Więc gdzieś tam upadł, przewrócił się, postanowiła mu pomóc inna sąsiadka. Kiedy sąsiadka mu pomagała, to oni wrócili drugi raz po tę torbę. No więc myślicie, że coś się wydarzy? Tak, ukradli mu to jedzenie i uwaga, co zrobili? Na oczach tego pana, na oczach tej sąsiadki, wbiegli do swojego mieszkania, żeby to zjeść. Ta-da! Więc kiedy sąsiadka i pan, którego okradli, zadzwonili po policję, wyobraźcie sobie, nie mieli problemu z namierzeniem, gdzie są ci panowie, bo siedzieli w domu i jedli. Jakby, hello, ale to jest szczyt debilizmu, naprawdę, napadać, nigdy tego nie róbcie. Proszę potępiać takie zachowanie. Na szczęście, z dobrych informacji oczywiście panów złapano, nie było w ogóle trudno, a po drugie, oni już nigdy nie będą musieli zamawiać jedzenie, bo prawdopodobnie, zważając na to, co im grozi, to jedzenie będzie im przynoszone pod drzwi. Celi. Dzisiaj dosyć mocno mieszają nam się wątki kryminalno-duchowe, więc wrócimy znowu na chwilę do wątku duchowego, a konkretnie do księdza, który mieszka w Stanach, jest Polakiem, nazywał się Paweł B., jak się domyślacie, no już ma coś na sumieniu, skoro nie ma nazwiska, ale w Stanach był znany jako Paul B. I Paul B. jako ksiądz funkcjonował normalnie, odprawiał mszę, był proboszczem, ale też wymyślił sobie taki srogi patent, mianowicie udawał, że ma instytucję charytatywną i zbiera pieniądze na misję. Chyba w Libanie czy gdzieś i to chyba można powiedzieć, bo on nie jest skazany. Mówi się, żeby nie było, że ja go już osądziłem, że zbierał pieniądze i zbierał pieniądze i miał wysyłać je na misję i tam na misjonarzy wysyłać te pieniądze i jak się domyślacie, albo łatwo się domyślić po tym, że się nazywa Paul B., niestety ksiądz Paul B. nie wysyłał nikomu tych pieniędzy, tylko zbierał je u siebie na koncie. Zbierał i razem mu zbierał, tam jest 650 tysięcy dolarów, czyli jakieś 2,5 miliona złotych. Krótko mówiąc, wszystko wskazuje na to, że po prostu to był najzwyklejszy oszust, który korzystając z takich najbardziej niemoralnych zachowań, czyli oszukiwaniu ludzi na tym, żeby płacili na misję, bo tam ktoś będzie pomagał, po prostu kitrał sobie pieniążki na koncie, a później je, uwaga, wydawał. Sporą część tych pieniędzy ksiądz Paul B. wydał, między innymi na operacje plastyczne. A konkretnie, o to chodziło, żeby dobrze wyglądać, dokonał sobie liposukcji brzucha. Wyobraźcie sobie, że zbierał pieniądze na misję w Libanie, a odciągnął sobie tłuszcz z własnego ciała. Taki wspaniały, jedyny ksiądz. Ale wydaje mi się, że skoro już o tym mówimy, skoro internet już o tym wie, to prawdopodobnie go skażą i będzie musiał za to zapłacić i posiedzieć, a przy okazji możemy spokojnie nadać mu kryptonim Smerf Pasi Brzuch. I na koniec jeszcze szybka wizyta w Białymstoku. Tam złapano oszusta. Ja kocham ten kraj ze względu na pomysłowość ludzką i to mówię z sarkazmem, bo przestępców należy łapać. Ale wyobraźcie sobie, że przez dosyć długi czas w Białymstoku pracował facet, który zajmował się renowacją okien. I normalnie świadczył taką usługę, było ogłoszenie w gazecie, w internecie, renowacja okien, odświeżanie, i okazywało się, bo ktoś się ostatnio kapnął, że facet brał pieniądze za... Nie wiem, czy jesteście do tego gotowi, bo jak to... Wyobraźcie sobie, że on tłumaczył, że to jest renowacja okien, miał gąbkę i gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń smarował te okna. Głównie smarował płynem do mycia naczyń i później mówił, że to jest renowacja i brał hajs. I to mu się długo udawało. Niestety go zatrzymali. No i ze smutną miną muszę powiedzieć, drodzy państwo, polski projekt Windows uważam za zamknięty. Dziękuję bardzo za dziś, to ja, Rudy, co złego, to nie ja z kolei. Pozdrówki, dajcie łapkę w górę, kliknijcie suba, komentujcie sobie. Można pisać miłe rzeczy, można pisać niemiłe rzeczy, wszystko jest mile widziane. Uśmiechajcie się do swoich bliskich, kochajcie swoje rodziny. Wszystkiego, co najpiękniejsze ode mnie. Elo, pa.